Fight! Cześć, witajcie, z tej strony Husiek, witam was w pierwszym odcinku z serii gry Dishonored. No i tak, jest to seria, która będzie prowadzona w zamian za Metro. Jak wiecie, Metro 2033 skończyłem i teraz możecie się spodziewać właśnie odcinków Dishonored w te dni, kiedy było Metro. Myślę, że gra całkiem świeża, raptem dzisiaj ją kupiłem, dzisiaj, czyli we wtorek, kiedy ja to nagrywam. Dla was jest chyba bodajże czwartek już. Sprawdzimy sobie tą grę. Mam nadzieję, że będzie dosyć ciekawa. No i przyniesie dobrą zabawę. Z tego co widziałem, zapowiedzi i tak dalej, spodobała mi się i stwierdziłem, że czemu by nie, można zagrać. Okej, to nowa gra. Poziom sobie weźmiemy normalny. Jasność jest w porządku według mnie na moim monitorku. Nadpiszę bla bla bla. Oczywiście, że tak. Trzeba było sprawdzić, odpalić, jak wszystko działa. I zobacz. Aha, dobra, mamy kontynuować. Corvo, if only there was someone else I trusted to send, so that you could remain near. But there is no one else, and the spymaster was right to insist that I send you. The plague has taken so many, and we must find a cure. When you are near, my heart is at peace. Emily and I will count the days until you return. Hurry home, and bring good news. Okay, używaj myszki do rozglądania się, standardowo. Całkiem w porządku. Graficznie może na początek, jak się przyjrzymy, przynajmniej tutaj, to kompletnie nie powala na grafikę z 2012 roku, ale jak wiemy, nie w każdej grze chodzi o grafikę, ale o grywalność, więc miejmy nadzieję, że pod względem grywalności będzie o wiele lepsze niż jeżeli patrzymy na grafikę. Chociaż grafika, mówię, nie jest taka zła do końca i nie jest najważniejsza w każdej grze. Chociaż oczywiście, no, już Skype bez urazy dla wszystkich. Są osoby, które stwierdzają, że jeżeli gra nie posiada dobrej grafiki, to nie jest dobrą grą. Niestety i dosyć sporo razy się przekonałem w grach, które nagrywa Royo w swojej serii Horrorek we wtorek. Tam czasami u Roya sobie oglądam jakąś starszą grę, która naprawdę graficznie wygląda, no, jak na te czasy beznadziejnie, ale ma swój klimat i grafikę. I czytam czasami komentarze, to no mi się wydaje, że po prostu nie wszyscy wiedzą, na czym dobra gra miała polegać, no ale cóż, no trudno, takie są trendy. Możemy z nimi porozmawiać? Lordzie. Jestem lordem. W porę, w czas. Aha, dobra. Dziwne ma imię, Curvo. Nie będziemy się bać chowanego. A no dobrze, choć mi przykro, Emily, ale muszę zobaczyć z twoją mamą. Dokładnie. Później się pobawimy. Siemano, witaj. Stop moving, Campbell. And you, Corvo, welcome back. From wherever you've been.
No. Waste of time. My elixir will banish the plague from this city. Now keep still a moment, High Overseer Campbell. I'm not so sure that painting looks like Campbell. Szczerze, ja też nie. No, dobra. She'll see you at once. Już idę. Cesarzowa, tak? They're sick people, not criminals. We've gone beyond that question, Your Majesty. They're my citizens, and we will save them from the plague if we can. All of them. Very well. We will not speak of this again. Mother, Corvo is back. Thank you, Emily. Leave us, please. As you wish, Your Majesty. Corvo. 2 days early. Full of surprises, as usual. Ty jesteś jakiś podejrzany. Już mi się nie podobasz. It's a fair wind that brings you home to me. What news have Follow you brought? Follow me, Captain. We should leave them alone. Corvo, if you won't marry my mother, would you marry me? Coś ty oszalała? Proszę bardzo, list. Czytaj. I hope that one of the other cities had dealt with this before, knew of some cure. This news is very bad. We're at the breaking point. Też tak sądzę. They're going to blockade us. They'll wait to see if the plague turns the city into a graveyard. Are you okay, Mother? You seem sad. Yes, don't worry, darling. Mother is fine. Wait, where are the guards? Who sent them away? Mother, look! What are they doing on the rooftop? What? Emily, come here. What the fuck? Znaczy, co to jakaś prawą ręką, albo co to jakaś lewą ręką? O ile masz przygotowaną broń lub boc? Nie mam. A już mam. Dobra. Okej, w porządku, rozumiem. Lewy kontur, tak? Dobre! Podoba mi się. Corvo, thank you. If you hadn't been here. No more. Fucking. Mommy. No. Fucking. Get away from her. Corvo. Mommy. O kurczę. Zarąbał ją i porwał córkę. A cesarzowa chyba dead body. Corvo. It's all coming apart. Fine. Find Emily. Protect her. You're the only one who'll know what to do. Won't you? Corvo. Ward us all. Look at what he's done. Yes, he's killed the Empress. No, lol. What did you do with young lady Emily, traitor? Her own bodyguard. Ironic. I'll see you beheaded for this, Corvo. Take him. To nie ja. Szczerze? Fajnie, bo mamy dosyć ciekawą fabułę i już się wkręcam. Okej, minęło 6 miesięcy, odkąd zostałeś oskarżony przez cesarskiego mistrza szpiegów o zamordowanie cesarzowej spiskowanie w celu prowadzenia jej córki. Okej, jesteśmy zamknięci w więzieniu i czekamy na egzekucję, więc pasuje się pewnie wydostać z tego więzienia. This is your final chance, Corvo. Sign the confession and let me give you the rights to put your spirit at ease.
That's enough for now. Get out. Let's give the man some time to think. Ja nie mam nad czym myśleć. The Empress is dead. Her daughter Emily is hidden away, and no one will ever know the truth. Yes, unlucky you. Tomorrow you'll be executed, but it's for a good cause. This country needs strong leadership now, someone to guide the weak. And that's where we come in. There was nothing personal in this, even though you almost sank our plans. But it turned out well. You were in the wrong place at the right time, and someone has to take the fall. Goodbye, Corvo. Guards! Take him back to his cell. You should eat, Corvo. This meal comes from a friend. Nie podoba mi się, jak do mnie mówią, ale dobra, skoro tak mamy na imię. Kojarzy mi się to z czymś innym, no ale... Okej. Z braku laku dobry kit. Okej, chyba. Dobra, to klucz do twojej celi, ty wyjdziesz, skrywa się do wierna, powiem, proszę. Mhm. Okej. Okej, rozumiem. Hey, I heard you got eaten alive at cards. Blow off. W porządku, ale już teraz mam uciekać. Okej, wyłączyć tryb składający mnie poza się. Okej, w porządku, rozumiem. Mam zwierzę sobie. Okej. Rozumiem. Fajnie, miało być po cichu, ale jest głośniej. Cichaczem. Podoba mi się system walki w tej grze, naprawdę jest świetnie zrobiony. Może coś jeszcze pozbierać? Dobra. Po co mi to wszystko? Ale dobra. Monety. Dobra, cichaczem. Nie znajdziesz. Jesteś na tyle tępy, że... O cholera. Potrzebny klucz, tak? Klucz do przejścia na podwórze. Super. Okej, mamy już klucz. Musimy tam wrócić. Here you are.
Świetne, to dla mnie świetne. Okej, okay, mamy przejście. Pięknie. Wyjście na podróże. Okej. Okay. Cichaczem. Powiedzmy, że to było cichaczem. Ogólnie wszystko zrobione, ale no, ta. Pokój przesłuchań. Szczurek. Wydaje się być w porządku i cicho. Jeśli się będziemy skradać, będzie lepiej. Pytanie, czy w pokoju przesłuchań ktoś będzie, czy też nie. Czekajcie, tu coś jest. Monety. Ciekawe, do czego będą nam potrzebne monety. Zakładam, że... Zakładam, że dzięki monetom... dzięki monetom będziemy mogli coś kupić, ewentualnie ulepszyć gdzieś czy coś. Przynajmniej mam taką nadzieję. Okay. Dobra, nie chcę audiografu. Nie będą pili. Filiżanki, pieprzyć filiżanki. Tu nic nie mamy. Okej, okay, no i mamy... Odwieźmy to z... W porządku. Że możemy stąd spipcać. O cholera. Okej, okay, w kulu B jest wychylenie. Cholera. Tego by nam pasowało ściągnąć teraz. Tell me again what you'll do if Slack John is Bottle Street Boys jumping. I dobrze by ten się patrzy. Co ja patrzę? Nieważne. Trudno, trzeba było to zrobić tak, a nie inaczej. Okej. Dead body. Okej. Okej, okay, w porządku. Bomba. Jebie z dzidy. Ja pierdziel. Wyrąbało jak... O, jasna cholera. Weź się do kanałów, właśnie. O kanałach była mowa.
porządku. Kanały 24 metry. Przejdź do kanałów. Jasne. Okej, w porządku. Szczurek. Dobra, dotarliśmy do kanałów. Ja tu zakończę pierwszy odcinek. Zawsze pierwszy odcinek robię krótszy specjalnie, żebyście ocenili, co sądzicie. Co sądzicie o grze. Wpiszcie w komentarzu, jak wam się podoba. Zapewne grę widzieliście też u Roka, bo z tego co widziałem, to Rok tam nakręcił chyba 2 czy 3 odcinki. Ja szczerze mówiąc u niego nie oglądałem i nie będę oglądać, co by sobie nie psuć zabawy. Także was też proszę, jeżeli jest tutaj coś takiego do spoilerowania, to żebyście nie pisali spoilerów. No chyba to wszystko. Dajcie znać, jak wam się podoba. Mi się ogólnie gra podoba, zaczęła mnie wciągać i będę ją kontynuować. Ale czekam też na waszą opinię. Także cóż, dzisiaj wam dziękuję za uwagę. Widzimy się niebawem. Trzymajcie się, no i pa, pa.